Weronika Szymańska, witam Państwa ponownie. Dobry wieczór. Kiedy dzieci wrócą do szkół? Co z egzaminami? Jak będzie wyglądał kończący się semestr, wakacje i następny rok szkolny? Mnożą się pytania, ale na razie odpowiedzi nie ma. O sytuacji w szkołach porozmawiam już teraz z moim gościem Wojciechem Miśko z NSZZ Solidarność Nauczycieli. Dobry wieczór, witam Pana. Dobry wieczór, dobry wieczór. Panie przewodniczący, wicepremier Emilewicz mówiła dzisiaj rano w Onecie, że w tym roku szkolnym dzieci prawdopodobnie do szkół nie wrócą. No, czy pańskim zdaniem wobec tego powinna zapaść decyzja, którą podejmują już pewne kraje, rządy, dotyczące skrócenia roku szkolnego? Powiem tak. Po pierwsze, chciałbym się wypowiadać tutaj jako nauczyciel, nie jako związkowiec, bo to jest taka sprawa troszkę na pograniczu, że tak powiem, zainteresowania związków zawodowych. Natomiast żadnych badań nie przeprowadzałem, ale mogę przekazać informacje takie, które uzyskałem od kilkorga uczniów, od kilku nauczycieli, od części dyrektorów, że decyzja potrzebna jest jak najszybciej. Im szybciej ta decyzja zapadnie, tym będzie większy spokój, jakakolwiek by ta decyzja była. Mówimy głównie tutaj o egzaminach, bo moim zdaniem, jeśli chodzi o rok szkolny powinien zakończyć się normalnie, w sensie pod koniec czerwca. Oceny mogą być wystawione w sposób zdalny. Uczniowie i ósmych klas, i maturzyści, i wszyscy inni uczniowie w zasadzie wszystkiego tego, co trzeba było, się już dowiedzieli. Zabraknie im tam raptem tych kilku procent umiejętności i wiadomości, ale nic na to nie jesteśmy w stanie sensownie poradzić. W związku z tym uważam, tak jak część nauczycieli i część dyrektorów, z którymi miałem kontakt, że egzaminy nie mogą się odbyć ze względów bezpieczeństwa. Przecież sam pan minister Szumowski mówi o tym, że przez najbliższe dwa lata jeszcze możemy mieć problem z tym wirusem. W związku z tym, skoro egzaminy miałyby się nie odbyć, ani ósmoklasisty, ani matura, to jedynym wyjściem jest konkurs świadectw. Konkurs świadectw dla uczniów klas ósmych nie będzie niczym nowym, tak dawniej bywało też. Natomiast w przypadku matury sytuacja jest już dużo bardziej skomplikowana. I dlatego też mam taki pomysł, żeby na przykład maturzystom wystawić oceny w klasie maturalnej, natomiast do rekrutacji na studia wziąć punkty przeliczone z wszystkich ocen końcoworocznych uzyskanych w ciągu ich edukacji, czy czteroletniej, czy trzyletniej. Myślę, że mogłyby podnieść się głosy, że to jest zmiana reguł w trakcie gry i gdybym wiedział, to bym miał lepsze oceny. Takie się pewnie by pojawiły wśród uczniów. Tak, takie głosy by się pojawiły, ale na to odpowiem tak. No, część uczniów rzeczywiście bierze się do pracy dopiero w klasie maturalnej, ale też pamiętajmy o takich, którzy cały rok, całe cztery lata systematycznie bardzo pracowali i nie są aż tak przebojowymi uczniami, żeby w ciągu tego jednego egzaminu maturalnego, który decyduje o przyjęciu na studia, żeby to wszystko o tym decydowało. Więc myślę, że i tu byłyby pozytywy i negatywy. Natomiast ewidentnym, pozytywnym rozwiązaniem tego i tej sytuacji jest to, że będziemy mieli zapewnione bezpieczeństwo zdrowotne uczniów. Czyli pańskim zdaniem nawet w tym czerwcu, o którym się już tak mówi, egzaminy nie będą możliwe do przeprowadzenia w tej dotychczasowej formule i żeby były po prostu bezpieczne? Być może byłyby możliwe. Problem tylko polega na tym, że uczniowie mają i rodzice i nauczyciele mają prawo wiedzieć o tym w miarę wcześniej. Trzy tygodnie to dość krótko byłoby do tego czasu, żeby się o tym dowiedzieli. Moim zdaniem decyzja powinna zapaść, nie tylko moim zresztą, powinna zapaść jak najszybciej i to decyzja o odwołaniu egzaminu. Następnie zastanowić się, w jaki sposób przeliczać te oceny, które uczniowie uzyskują, na jakieś kryteria, które pozwoliłyby im aplikować do szkół średnich lub też do szkół wyższych. Taki myślę, byłoby bezpiecznie i bardziej po ludzku.
po prostu uczniowie są zaniepokojeni i martwią się tym, co będzie. Czy pańskim zdaniem w ogóle, bo pojawiają się, jest tutaj dwugłos. Jedni mówią skrócić rok szkolny, bo tak naprawdę w tej chwili to nauczanie online bardzo różnie wygląda i no, w ten sposób jakby uczniowie nie mają zagwarantowanego równego prawa do nauki, czy też równego dostępu, to miałam na myśli. Więc jedni mówią skrócić rok szkolny, przeczekać sytuację. Drudzy mówią może jednak wydłużyć. Może w związku z tym, co się wydarzyło, dzieci za jakiś czas, w którymś etapie odmrażania gospodarki, wrócą do szkoły i powinny uczyć się też w wakacje. Czy jest pan entuzjastą któregoś z tych rozwiązań? Akurat żadnego z tych. Myślę, że rok szkolny powinien zakończyć się normalnie pod koniec czerwca. Mam pełną świadomość, zresztą podobnie jak pan minister, że edukacja zdalna nie jest edukacją, w cudzysłowie powiedzmy, pełnowartościową, bo sam powiedział, że przecież podstawa programowa to nie jest coś, co można przeciwstawić bezpieczeństwu uczniów. W związku z tym ma świadomość pan minister także, że nie wszystkie umiejętności i wiadomości, które uczniowie powinni mieć przed egzaminami, uda się uzyskać. Ale się z tym pogódźmy. No, wirus niestety zaatakował nas pewnie najmniej odpowiednim momencie, ale musimy z tego wybrnąć tak, żeby uczniom stała się i nauczycielom jak najmniejsza krzywda, tak bym powiedział. Szef rządu powiedział, że ten trzeci etap odmrażania gospodarki zakłada właśnie, że wróci organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, ale także w przedszkolach i szkołach, chodzi o klasy 1-3. No pytanie, co ze starszymi uczniami, bo tutaj nie pojawia się żadna informacja na ten temat. Czy to dobre rozwiązanie? Właśnie przez to, że się nie pojawiają uczniowie starsi, to myślę, że właśnie rząd także rozważa tę sytuację, żeby egzaminów nie było i zastanowi się nad tym, w jaki sposób rozliczać, w cudzysłowie, uczniów i przeliczać ich osiągnięcia na punkty, które umożliwią rekrutację bez egzaminów. Natomiast jeśli chodzi o przedszkola, żłobki, uczniów nauczania początkowego, klas 1-3, 1-4, to trzeba jasno powiedzieć, że to tuż po lekarzach i pracownikach służby zdrowia, matki takich dzieci, dwóch, trzech, trojga dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, to są kolejni bohaterzy, kolejne bohaterki tej dramatycznej sytuacji. Proszę sobie wyobrazić mamę, której mąż poszedł do pracy, ona ma jednego przedszkolaka przy sobie, ma jeszcze dodatkowo do tego ucznia trzeciej klasy, jakim musi wykazać się wielkimi umiejętnościami, psychiczną odpornością i zaradnością, żeby sobie z tym poradzić. Uważam, że to by było dobre rozwiązanie, żeby móc zaopiekować się tymi uczniami z klas 1-3 i z przedszkoli. Ale oczywiście tylko wtedy, kiedy możliwe będzie dołączenie, że tak powiem, tych uczniów w nurt pracy szkolnej. Nie wiem, czy to będzie bezpieczne. Nie jestem lekarzem. Trudno mi to ocenić. Jak pan to ocenia? Jakie głosy do pana dochodzą? Czy nauczyciele już ogarnęli, powiem kolokwialnie, te kwestie zdalnego nauczania? Bo tutaj są bardzo różne historie. Jedni mówią, że wręcz tych zadań domowych jest znacznie więcej i rodzice naprawdę ciężko jest im razem z dziećmi te wszystkie zadania wykonywać. Drudzy mówią, że to zupełnie wygląda inaczej, wygląda lepiej. Dzieci zaczęły uczyć się ciekawych rzeczy i to jest w ogóle zupełnie nowe i fajniejsze podejście do nauczania. Jak to wygląda z pańskiej perspektywy? Sam pisałem w newsletterach dotyczących, kierowanych do naszych członków związku, żeby starali się rzeczywiście racjonalnie podejść do tej zupełnie nowej sytuacji, czasem dramatycznej. Uczniowie rzeczywiście niekoniecznie muszą po pierwsze być sprawni, jeśli chodzi o komunikację i przez internet. Poza tym mogą nie mieć warunków takich, które pozwolą skutecznie odbierać takie nauczanie. W związku z tym apelowałem o to, żeby rzeczywiście nauczyciele się nad tym zastanawiali. Mamy przykłady nauczycieli w przedszkolu, którzy zarzucają nie swoich wychowanków, tylko rodziców. Zarzucają ogromem materiałów i rodzice poza tym, że sprawują opiekę nad przedszkolakiem, to jeszcze dodatkowo muszą wykonywać to, co do tej pory wykonywały panie w przedszkolu. Oczywiście to są sytuacje wyjątkowe, ale
Myślę, że to jest też poważne niebezpieczeństwo. Natomiast wszyscy przechodzimy, i rodzice, i nauczyciele, i dyrektorzy, przechodzimy przyspieszony, bardzo przyspieszony kurs łączności przez Skype'a, Messengera, WhatsApp'a, Microsoft Teams, no przeróżne sposoby, i wychodzi to pewnie coraz lepiej. Ale oczywiście jest bardzo poważna groźba taka, że uczniowie nie mają niestety interakcji, i to jest poważne niebezpieczeństwo, które czasami utrudnia posiadanie wiedzy czy nauczanie. Już ostatnie pytanie chciałbym panu zadać. Myśli pan, że we wrześniu uczniowie wrócą do szkoły, nawet jeśli to będzie powrót na troszkę innych zasadach, do tych szkolnych ławek, mam to na myśli? No, nie będę wróżył z fusów, natomiast chciałbym tylko uzupełnić ten pomysł dotyczący zbierania ocen wszystkich uczniów, którzy będą aplikować, czy zamiast matury będą aplikować nie poprzez maturę do studiów. Uzupełniłbym o to, że można przecież studia troszkę odłożyć w czasie, na przykład do 15 października mogą wystartować. Nawet gdyby o miesiąc później wystartowali studenci, też by się nic nie stało, więc bylibyśmy w stanie to zrobić. Natomiast bardzo trudno mi powiedzieć, co będzie we wrześniu. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Nauczyciel Wojciech Miśko, NSZZ Solidarność Nauczycieli, również był moim gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Za moment wracamy. Do zobaczenia.